Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, materiał dosyć niecodzienny będzie o Wiedźminie 2. Po co go robię? Otóż po to, że chyba jest to jeden z najlepszych RPGów, w jakie grałem. I tutaj muszę wam powiedzieć po pierwsze, że nie jestem żadnym fanem Wiedźmina, ponieważ nie czytałem żadnej książki Sapkowskiego. Nie jestem fanem Geralta, nie oglądałem serialu, po prostu no nic. Jedyna moja znajomość to do tej pory jest Wiedźmin 1 i teraz Wiedźmin 2. Na kanale Hallak Pogrywa jest już 15 odcinków, chyba Wiedźmina 2. I postanowiłem po tych 15 odcinkach podzielić się z wami pewnymi przemyśleniami. No bo już troszeczkę mogę powiedzieć. Po pierwsze, Wiedźmin 2 zdecydowanie dla mnie przewyższa pod każdym względem Wiedźmina 1. Wiem, że część z was się ze mną nie zgodzi, ponieważ znana mi jest opinia, że no, najlepszy jest Wiedźmin 1 tutaj, ale to chyba mówią ludzie, którzy po prostu znają prozę Sapkowskiego i tam jest więcej postaci, ta akcja jest bardziej związana być może nie wiem, z książkami. W każdym razie dla mnie historia tutaj opowiedziana, w ogóle wprowadzenie, to intro, które zrobił Bagiński, to jest kompletne mistrzostwo świata. Powiem wam jedną rzecz, w tym roku wyszedł Dragon Age Inkwizycja. Ja tą grę kupiłem i grało mi się bardzo fajnie, dopóki nie zacząłem porządnie grać, znaczy porządnie, powiedzmy, kręcić odcinki z Wiedźmina 2. Dlaczego? Po prostu, no, Dragon Age Inkwizycja, które zostało okrzyknięta chyba najlepszą grą, czy tam jedną z najlepszych roku 2014, do pięt nie dorasta Wiedźminowi 2. Naprawdę, no kurczę, klimat, który jest w Wiedźminie 2, ja wam zaraz pokażę. Tutaj jest na przykład jaskinia, ja troszeczkę pochodzę i po prostu, zobaczcie, wychodzę. Już sam ten widok po prostu sprawia, że no, coś niesamowitego. To jest gra, przypominam wam, która wyszła jakiś czas temu. To nie jest gra sprzed miesiąca, prawda? To jest z drugiej strony gra i jedyna jej wada, taka, no, największa jej wada to nie ma tutaj otwartego świata, prawda? Będziemy tu czekać. Tylko się pośpiesz. Niesamowite dialogi, po prostu fantastyczne dialogi. Miasto, w którym teraz, czy też osada, w której jestem, no to jest po prostu mistrzostwo świata. No zobaczcie, jak to wygląda. Tu nie ma 50 tysięcy zamków, różnych osad i tak dalej, jak w Dragon Age Inkwizycja. Natomiast to, co zostało zrobione, jest maksymalnie dopracowane. Mały porcik, w którym są jakieś tylko tam... Tylko bez żadnych sztuczek. Aha. Miecz ma zostać w pochwie, zrozumiano? Zrozumiano, nie będę chodził z mieczem, okej. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jeszcze chciałbym pójść przez tą osadę do lasu. I teraz tak, grafika. Są ludzie, którzy twierdzą, że grafika nie ma wpływu. Otóż słuchajcie, w RPG-u na dzień dzisiejszy, mogę wam powiedzieć, ma ogromny wpływ na klimat, który wręcz się wylewa mi w tym momencie z monitora. Jakiego grzyba my to nosimy, szefie, skoro port jest zablokowany? Żeby nie odwyknąć. Eto. Noś, noś. Wiedźmin zabije potwory, a my będziemy gotowi i wnet odpłyniemy. Proszę bardzo. Nawet tego typu anegdoty. Gościu pyta, po co noszą, skoro właściwie i tak nie mogą wypłynąć. No, żeby się nie odzwyczaić, prawda? Kurczę. Kolejna rzecz. Moi drodzy, ubrania, które mają na sobie i w ogóle wygląd postaci. Fantastyczny. Ten Migos chyba ma już dosyć. Nils, kobieto, gdy artysta tworzy. No zamieszaj chociaż. Ja nie mieszam, ja zmagam się z tworzywem. Słyszeliście to? No to jest po prostu, no kurczę, no mistrzostwo, no. Spokojnie stawiam tą grę na równi z Baldur's Gate'em, to już wam mogę powiedzieć.
Zobaczcie, jak to tutaj wygląda, no. Coś absolutnie fantastycznego. No i są tutaj moje pewne obawy. Otóż wydaje mi się, niestety, że Wiedźmin 3, po tym, co widziałem do tej pory, a widziałem wszystkie gameplaye, jakie tam powstały, nawet ten bardzo długi, muszę wam powiedzieć, że... Obrażenia od elektryczności wzrastają, proszę bardzo, gdy pada deszcz. Czyli było słońce, zobaczcie, zmienia się pogoda. I to potężnie się zmienia pogoda. Ej, kurczę, zapomniałem, o czym mówiłem. Ojej! Bawimy się w żołnierzy i wiewiórki? Żołnierzy i wiewiórki, czyli... Jestem Wiedźminem! Adzia! No, nie bardzo. Otwieramy. Tutaj strażnik sobie śpi. Proszę bardzo. Wychodzimy. I ten las, który tutaj jest. Zobaczcie, jak to się wszystko zmieniło. O kurde! Zdychaj. Ja pieprzę. Dobra, troszeczkę ucieknę, bo ja nie byłem gotowy na tą walkę. Słuchajcie, właśnie się przejaśnia. Ten las to jest Mistrzostwo Świata. A, mówiłem o... Już wiem, przypomniałem sobie. Mówiłem o gameplayach z Wiedźmina Trójki. No mam niestety pewne obawy, że tak klimatycznej grafiki tam nie będzie. To, co widziałem, zwłaszcza miasto do tej pory, te wioski, przez które Wiedźmin przechodził, no niestety, nie umywają się do tego, co wam tutaj pokażę. Zobaczcie na to. Jeżeli ktoś z was oglądał film Avatar, no to to muszą być mniej więcej znajome tereny. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja tylko kawałeczek tutaj przejdę. Fabuła jest dla mnie fantastyczna. Tam jest potwores. Nie chcę się z nim spotkać, więc pójdę. O kurczę, tutaj była pułapka. Ojemy. Dobra. Dobra, spróbujemy. Nie, dwa idą. Zabiłem. Uwaga. Weź wszystko. I teraz tutaj był jeszcze jeden. Jad Endragi, weź wszystko. Zobaczcie. No to wygląda po prostu przepięknie. No w żadnej innej grze do tej pory czegoś takiego nie było. Zobaczcie tutaj. Specjalnie będę przystawał, żebyście widzieli, jaka to jest grafika, jaki to jest poziom grafiki. Jest coś niebywałego po prostu. Niestety w Trójce takiego czegoś nie widziałem. Jedyna najbardziej klimatyczna lokacja, którą tam do tej pory widziałem, to bagna. No ale... Po co robię ten materiał? Otóż po pierwsze, żeby was jeszcze raz, kolejny raz zachęcić w ogóle do zdobycia tej gry, kupienia, czy nie wiem, dostania gdzieś tam za darmo, chyba można było gdzieś dostać, chyba film też o tym robiłem.
i zagrania, no bo to jest pozycja niezwykła. I oczywiście, żeby was zachęcić do spróbowania w przyszłości Wiedźmina Trójki. Jeżeli twórcy, to co obiecują twórcy, będzie prawdą, czyli że Wiedźmin Trójka będzie dużo lepszy jeszcze od dwójki, to szykuje się, no, bardzo możliwe, że gra numer jeden w historii komputerowej rozrywki, jeżeli chodzi o komputerowe RPG. No zobaczcie, kurczę, jak to wygląda, no to jest... Znowu wlazłem w potrzask, no bo nie patrzę pod nogi. Zobaczcie, tutaj jakaś taka mgiełka. To jest po prostu niezwykłe. Słychać szum rzeki. Są zioła, oczywiście jakieś grzybki i tego typu sprawy. Proszę bardzo, tu jest jakiś potok. Idziemy nim. O, właśnie. Tutaj są goście. Spieprzaj stąd, żartownisiu! Aha. Mam miecz wyciągnięty, a to działa na niektórych jak płachta na byka. No popatrzcie na to. Coś nieprawdopodobnego. Coś nieprawdopodobnego. Czy co? Dobra, dzieciaki, kurka wodna, wracać do domu, was tu wilcy napadną. Albo jeszcze gorsze stwory. No, to jest pewien... Nie można tego przeskoczyć. To jest właśnie... Najgorsze może jest ograniczenie ruchu, które chyba wynika z konsolowości tej gry. Bo po prostu, jeżeli idziecie po mostem, to nie można wpaść do wody. Idziecie z krajem jakiegoś tam urwiska, to nie możecie też wpaść do wody. Nie możecie przeskoczyć przez płotek. No kurczę, nic po prostu, nic. Dobra, chcę wam jeszcze pokazać tylko rzekę. Nie wiem, czy ten film wam się spodoba, ale no... Chciałem wam jeszcze pokazać... No zobaczcie, no kurczę... To jest puszcza. Ja nawet mówiąc szczerze, do Wiedźmina dwójki, przepraszam, trójki, o kurde, znowu ten. Więcej was matka nie miała. Dobra. Z boku po prawej stronie pokazywane są obrażenia. Coś fantastycznego. Żuchwa, embrion, ślina, zęby. Kurczę. Tu jest troll, bo może nie widzieliście, jak wygląda troll. Zaraz wam to pokażę. Schodzimy niżej. Troll, który pilnuje mostu i powinien naprawić ten most, ale jakoś sobie nic z tego nie robi. Proszę bardzo. Troll wygląda tak. Bo coś wrócił. Zdawało ci się, trollu. Nikogo tu nie było. To jest troll pijak, słuchajcie. Było tutaj zadanie z nim związane, tylko że on mostu jeszcze, kurka wodna, nie naprawił, no. Troll jest wielki, troll jest zły. Dobra, pora kończyć ten filmik, nie będę przynudzał. Jedno tylko jeszcze raz wam powiem.
polecam, naprawdę, szczerze polecam tą grę. Jest niesamowita i prawdopodobnie przejdę ją ze dwa razy. Tutaj są na przykład bagna, no jeszcze to wam pokażę. Zobaczcie, jak się wszystko zmienia. Jaki klimacik, wchodzę na bagna. Gościu powieszony jest. Te drzewiszcze tutaj, no kurde. Proszę bardzo, można tu przeszukać oreny. Wyśmienity wyważony sztylet. Czyli do rzucania. Byłem tutaj i nie zauważyłem tego, widzicie? Tutaj można iść. Wszystkie pułapki chyba już pozbierałem. Jest chata na końcu. Także moim zdaniem grafika po prostu stanowi potężny tutaj... Ma potężny udział w klimatyczności tego wszystkiego. Czekam na Wiedźmina Trójkę. I czekam na to, żeby Wiedźmin Trójka był jeszcze lepszy od dwójki. To żadna gra mu nie podskoczy. To już w ogóle widzę po tym Dragon Age, że... Kurczę, to jest po prostu jakaś popierdółka w porównaniu do tego. Naprawdę. I nie ma, uwierzcie mi, nie ma z mojej strony jakiegoś dziwnego tutaj, że gra polska, czy że gra o Wiedźminie, czy coś takiego. Nie, nie, tu nie ma to znaczenia dla mnie. Po prostu gra jest świetna. Okej, to tyle. Tak sobie myślę, że będę takie odcinki robił, nie wiem, co 15, co 20 tych swoich odcinków z Wiedźmina, żeby was jeszcze zachęcić, bo może ktoś nie widział poprzednich materiałów, to teraz, żeby sobie zobaczył. Słuchajcie, Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. Bardzo tanio to można kupić. Gra jest rewelacyjna. Serdecznie polecam. I to mówiłem ja, Hallak. Trzymajcie się.